Jestem, wróciłam. Naleję sobie wody, bo to, że liczę od dziś kalorie, nie uprawnia mnie do zapominania o wodzie, więc tak naprawdę dopiero piję godzina 14, pierwszy kieliszek wody. Nie wypiłam dzisiaj z rana swojego rytuału, bo zabrałam się od razu za tą... Za co? Za garderobę. Mam dużo fajnych, nowych rzeczy do testowania z Rossmana. Wszystkie z polecenia Kacpra. Mam też kilka rzeczy nie z polecenia, bo mi się spodobały, ale w Pepco kupiłam synkowi takie Porsche. Ja mam nadzieję, że on go nie ma. Mam taką nadzieję. Zaraz pójdę sprawdzić, czy ma takie w kolekcji. Ja pokażę Wam taki kremik, który kupiłam dla męża i wrzucę go do prezentu walentynkowego. Taki kremik nawilżający i Sanamen, i go polecał właśnie Kacper o czystym składzie. Wyprodukowano w Niemczech. Co my tu mamy? Witamina E, pantenol, zero alkoholu, zero parafiny. No, mam nadzieję, że mu się sprawdzi. Przede wszystkim dlatego, że jest czysty składowo. No i weszłam do tego Netto. Bo zrobię chłopcom niespodziankę i zrobię im tą pizzę, więc mamy mąkę, gdzieś miałam jeszcze drożdże. Halo. Drożdże. Dzisiaj zrobię z salami, nie z szynką. Wzięłam takie mini pieczarki, to też się przydadzą. I serek Lilliput. Kurczaki, za wcześnie zrobiłam to ciasto. Mąż mi pisze, że wyjdzie z pracy przed 16 dopiero. A Filip ma dzisiaj w końcu zajęcia basenowe po dwumiesięcznej przerwie, więc jego też nie będzie. Filip wróci do domu w 6:30 dopiero. Jak rano dziecko wyszło z domu 6:20, tak wróci do domu w 6:30. Całe 12 godzin poza domem będzie padnięty, dlatego ucieszę się na pewno na pizzę. Ale kurczę, za wcześnie zrobiłam. Tak to mogłam zrobić na kolację i byśmy zrobili kino Bambino, bo dzisiaj piątek. Ajajajajajajaj. Nie wiem, czy tak długo może wyrastać. Czy mogę je na przykład położyć na balkon, żeby zahamować? Muszę poczytać. Muszę się rozłączyć, żeby poczytać. Przyszłam do synka do pokoju, póki jeszcze on na basenie, bo chcę sprawdzić, czy ma takie Porsche, czy nie. Więc proszę, szukajcie ze mną, ale ja jestem wzrokowcem, póki co nie widziałam. Chyba nie ma takiego. Mam nadzieję, że się ucieszy. Chyba nie ma. Może trafiłam. Zobaczymy. Światło zgasiłam, dobra. Rozpakowuję swoje zakupy i lecę robić pizzę, bo zaraz będą chłopcy. Ja już chyba dzisiaj nie będę nic nagrywać. Połączę tego vloga chyba z wczorajszym, bo nie wiem też, ile mi to minutowo wyjdzie. A będzie jeden taki dłuższy z 2 dni. A my dzisiaj robimy kino Bambino, będzie pizza. Obejrzymy sobie film Kajtek Czarodziej, bo wszedł na Netflix, a chcieliśmy na to iść do kina. Właśnie dystrybucja z tamtego roku, także super. No i mam ochotę na lampkę wina dzisiaj. Nie biorę leków od 2 dni, więc mówię do męża, że sobie może wypijemy. Nie pamiętam, kiedy piłam alkohol, więc opamiętam. Moje urodziny. Więc już trochę minęło czasu. 2 tygodnie ponad. Więc lampka wina wskazana, nie? Dla lepszego spania. Odpaliliśmy sobie wczoraj wieczorem tutaj telewizor, żeby sobie obejrzeć serial. Skończyliśmy oglądać Bodyguard. I weszłam sobie teraz na YouTube'a. O, bo mąż jest zalogowany.
Mąż tu jest zalogowany. I czekajcie, chciałam wam coś pokazać. A tu może. O. A tu kto? Dziwnie tak siebie widzieć na ekranie. Masakra. No hej, hej. Witam się z wami w sobotę, godzina 11, ja już po śniadanku. My już jesteśmy po śniadanku. Synek odrabia lekcję, bo tam coś ma. Mąż coś tam na dole sobie. Sobie chyba siedzi w telefonie, coś tam sobie szuka. Chciałam go dzisiaj tak zmobilizować, żebyśmy poszli do tej siłowni, zaczęli coś tam robić, ale chłopak nie ma weny, więc zostawiłam go w spokoju. Trudno się mówi. Może uda mi się go wyciągnąć do Kastoramy po południu, bo cały czas nie wiemy, co na sufit, więc może jakaś inspiracja wpadnie nam do głowy. A ja to z wami zrobię pielęgnację. I potem skoczę do filmiku z makijażem, już trzecim, ostatnim, kosmetykami Mileny, dlatego że dzisiaj jadę jej oddać. Niech już dziewczyna ma swoje perełeczki, niech się nimi cieszy. Wkładki miałam sobie nałożyć. A dobra, miałam też na wczoraj pokazać, co kupiłam. No kupiłam dużo kosmetyków, dużo do testu. Buty wam chyba pokazywałam, nie? Buty pokazywałam. Pokażę wam tak nie wszystko, bo też chcę nagrać film o zakupach kosmetycznych, więc tak. O, może sobie te nałożę. Kupiłam te płatki, które poleca Kacper. Mówi, że są bardzo fajne i że mają super skład, że naprawdę działają. Fajne. W opakowaniu macie tutaj jeszcze takie pojedyncze opakowanka, w których są dwa takie płateczki. Aha, czyli takie klasyczne kolagenowe, które możemy kupić właśnie z Isany albo w Biedronce. Tych z Biedronki, ale tu dużo esencji w środku. O, i powiem wam, że ten płatek... O, i to jest super płatek dla mnie, dlatego że on jest idealnie wyprofilowany dla mnie. Nie jest za duży, nie jest za wąski tu w kąciku. Super. No i miałam gdzieś drugi płatek, gdzieś, nie wiem, przyszedł mąż, zaczęłam z nim rozmawiać. O, jest. Masakra. Zaczęłam wam mówić, że one są dla mnie lepiej skrojone niż te Pixi, bo Pixi są jednak, tu są za wąskie i muszę je na odwrót nakładać. Nie, że te szersze tu, a wąskie tu. Ale te też są super nasączone i są grube, mięsiste, tak jak właśnie Pixi, nawet bym powiedziała, że bardziej. I ja ich co prawda nie trzymałam na balkonie. 15-20 minut można je trzymać. No super. Składniki aktywne. Kolagen, złoto, koloidalny niacynamid, proszek z alg, sproszkowany sok z liści aloesu i olejek z płatków róży. Ujędrniające, rozświetlające z kolagenem i złotem koloidalnym. Działanie zmniejszone cienne obrzęki, wygładzone zmarszczki, ujędrniona. Zobaczymy. Zobaczymy. Póki co. Póki co. Powiem wam, że jestem w takim pierwszym wrażeniu, jak sobie przypomnę pierwsze wrażenie Pixi, to tu jestem bardziej mile zaskoczona niż tych płatków z Pixi. No zobaczymy. Po tych płatkach chcę sobie spróbować tego kremu właśnie, bo to też doktor poleca. Dwa w jednym, ten z Bielendy.
ujędrniające peptydy, ujędrniające rozświetlające krem plus serum peptydowe pod oczy i na powieki przeciwzmarszczkowe. Zobaczymy. Więc też kupiłam. I tak, tych płatków kupiłam dwa opakowania. Kupiłam też te maseczki, które polecam. Miałam wczoraj sobie użyć i mi się nie udało. Teraz już nie mam czasu, więc może później. No mam tę samą torbę. Co tam tu jeszcze tak zrywki mogę pokazać? A, kupiłam w końcu to mleczko do ciała dla synka. I Kacper też poleca te kremy. Mówi, że to są cudowne składowo i robią cuda. Pięknie nawilżają i robią taką okluzję. Potwierdzone dermatologicznie. I ja to też kupiłam głównie pod synka. Ale czasami może też człowiek, jak będzie potrzebował nawilżenia, to będę używać. Zobaczymy. Na razie bym chciała to otworzyć. To jest taka puszeczka fajna. Wczoraj właśnie z synkiem rozmawiałam, bo oglądaliśmy tego Kajtka Czarodzieja. Zrobiliśmy sobie taki wieczór kino Bambino, pizza, no bo wczoraj był dzień pizzy, popcorn, wiadomo, i taki rodzinny wieczór, jak co weekend zawsze sobie robimy. I tam chłopcy się bawili hydrantem. Ja opowiadałam synkowi, jak to właśnie zaczepiałam z moją sąsiadką, koleżanką w dzieciństwie gumę, którą wcześniej zrobiłam ze skradzionych od mamy rajstop. Pocięłam, związałam, zrobiłam gumę i jedną część gumy zaczepiałam z koleżanką o hydrant, a drugą jedna z nas miała końcówkę, no i każda z nas po kolei skakała. I potem mu opowiadałam, że właśnie takie były to zabawy. Opowiadałam mu, w co się bawiliśmy, że ja w tym wieku, jak on był, to ja babki z piasku lepiłam i nawet nie miałam piaskownicy, po prostu szłam do ogródka i kopałam, a potem babcia mnie ganiała, że tam w grządkach siedzę. No i do brzegu. Opowiadałam też, że jedną z zabaw było właśnie granie w klasy pastą do butów. Podkradzioną tacie. Tak, tak, kradłam od najmłodszych lat. Ale pięknie pachnie. Super nawilża. Pięknie. To jest zapach liliowo-brzoskwiniowy. Pięknie pachnie. Przepięknie i super nawilża. No, taki jeden kupiłam za 5,40. Ja go długo szukałam, ale zapytałam pani. Ja nadzieję, że ta muzyka nie jest za głośna. Zapytałam pani ekspedientki, gdzie mogę go znaleźć. Dość niemiłej pani ekspedientki. No i doradziła, powiedziała mi, że właśnie jest na miniaturkach, ale a propos tej pani ekspedientki, słuchajcie, wczoraj w tym Rossmanie chwilę siedziałam, bo tam jeszcze Mianie coś miałam kupić i czekałam, aż odpiszę. Więc jakiś czas tam no, spędziłam. I natrafiłam na starszą panią, która przyszła bardzo zdesperowana, spłakana, z kartką. No i podeszła do tej ekspedientki i mówi, proszę pani, potrzebuję przyborów do golenia dla mężczyzny. Czy może mi pani pomóc? No ona tak spojrzała i mówi, no ale jakich? No jakich? No przybory do golenia są na przyborach do golenia. Czekajcie, zaraz do was wrócę, bo ktoś dzwoni. A, no i co ja mówiłam o tym Rossmanie, że ta ekspedientka była tak niemiła, tak opryskliwa dla tej pani i no przecież tu ma pani maszynki i tu może sobie pani wszystko wybrać. No i ta pani wzięła tą listę, no i tam było napisane maszynki, wzięła jakieś pierwsze, lepsze maszynki i mówi, ale czy takie będą dobre? Ja miałam ochotę pójść i powiedzieć, wie pani co, ja pani pomogę, ale wiecie, no nie chciałam też, żeby ta ekspedientka źle się poczuła, nie? Więc po prostu zostawiłam to obok, poszłam dalej. I potem, jak wracałam sobie drugą alejką, widziałam, że ta pani stała przy tych maszynkach dalej i już sama bez tej ekspedientki, więc ja mówię, przepraszam, jeśli pani chce, to ja pani pomogę. Ona mówi, naprawdę mogłabym pani pomóc? Ja mówię, no pewnie, że tak, co tam potrzeba? No i ona mówi, że potrzebuje maszynki, grzebień, dezodorant, jakiś płyn do kąpieli, piankę do kąpieli, więc wybrałam jej w miarę
dobre składowo, wiecie już, trochę, rozumiecie, a też niedrogie, nie? Żeby po prostu kobieta nie zbankrutowała. Dorzuciła mi maszynki Gillette, bo jednak one są dla mnie najlepsze. Była jakaś promocja, więc wzięła 6. Dezodorant jakiś tam dla mężczyzn z Isany, jakiś tam Isana Med, coś. Grzebień, mydło właśnie, krem poleciła mi właśnie ten. Ten sobie wzięłam, no bo ma dobry skład, cuda robi według Kacpra, więc też sobie wzięła i chyba żel do włosów jeszcze. Jakiś tam był, tak, żel do włosów. No super są te płatki, wow. No, na razie jestem w bardzo pozytywnym szoku. No i ona tak bardzo mi dziękowała. Ja mówię, że naprawdę nie ma za co. No ta ekspedientka, mówię, chyba nie jest w nastroju dzisiaj. Ona mówi, no właśnie słyszała pani, jak się do mnie odzywa. Ja mówię, no słyszałam. A raczej nie powinno to mieć miejsca. Powinno się pójść do kierownika na skargę. No taka prawda. No ale wiadomo, że tam nikt nie chciał sobie, wiecie, problemów robić żadnych. Ani tej kobiecie, nie? No, a potem była jeszcze jedna pani, która tak miała wrażenie za mną krąży, bo ja tam też długo właśnie stałam przy tych półkach, szukałam tych cudeniek, które poleca Kasper. I ona brała do koszyka dwa kremy. I tak, brała i odkładała na półkę. Przechodziła dalej, brała i odkładała na półkę. Mówi, przepraszam bardzo, może potrzebuje pani pomocy. I ona mówi, no wie pani co, nie wiem na jaki krem się zdecydować, zawsze biorę ten z L'Oreala. I ja mówię, wie pani co, no L'Oreal nie jest do końca dobry składowo. Tak mówię do niej, ona zrobiła takie oczy. Jak to? Ja mówię, że no ma tam trochę chemii w sobie i ponoć no nie działa tak jak powinien działać. Tak naprawdę działa tylko tak powierzchniowo, dając nam taki efekt. Mówię, jak pani chce, to mogę pani polecić coś tańszego. I coś, co naprawdę będzie miało dobry, fajny, naturalny skład i będzie pani lepiej działało. Naprawdę mogłaby pani mi polecić? No to ona chętnie. No i poleciłam właśnie jej tą serię moją Liren, to serum i krem, więc wzięła sobie i serum i krem. I poleciłam jej jeszcze tą serię AA Lab, bo akurat nic innego tam nie było takiego fajnego w tym Rossmanie. I mówię do niej tak, że i ja tylko pani mówię z doświadczenia, co ja bym wybrała, ale czy pani ma to wziąć, to jest decyzja, a oczywiście dla pani, do pani. Ja tutaj absolutnie pani do niczego nie zmuszam. I ona mówi, że nie, ona jest bardzo wdzięczna. Mało jest takich ludzi, którzy z dobrego serca coś doradzą. Ja mówię, że no sama lubię kosmetyki i lubię, jak działają i się tym pasjonuję gdzieś tam, więc jak mogę, to pomogę. No, że była taka wdzięczna. Oczywiście jej powiedziałam, że skoro zawsze używa L'Oreala i teraz nagle zmieni sobie wszystkie kosmetyki, no to może być reakcja uczuleniowa, bo tak to jest. I mówię, że najpierw bym poleciła jej wprowadzić sobie to serum, odczekać sobie parę dni, a potem wprowadzić ten krem z Liren i tego z AA Lab już bym jej nie polecała, żeby właśnie nie zamieniła całej pielęgnacji naraz, bo jeśli ją coś uczuli, to nie będzie wiedziała, co to jest. No i mówi, że tak, no faktycznie ma pani rację, no super, że pani to mówi. No to wzięła sobie to serum i ten krem z Liren i mówi, wie pani co, ja zawsze myślałam, że kosmetyki z innej serii trzeba używać i że cały czas trzeba używać tych samych kosmetyków. Ja mówię, no właśnie nie, bo skóra nam się przyzwyczaja i tak naprawdę no nie działamy dobrze, nie, jeśli chodzi o tą skórę tak kompleksowo. Skóra właśnie lubi różnorodność, lubi różne składniki aktywne, a jak ma cały czas dostarczane to samo, to po prostu się leni, to tak jak z nami, że wie pani, jak nie ćwiczymy umysłu, to po prostu albo pamięci. No i ona przyznała mi rację i mówi, że fajnie, że dziękuję, no i taka zadowolona poszła do kasy, także miło. A przed chwilą dzwonił pan, bo znowu musiałam rzucić niestety ogłoszenie na Flixi o wycince drzew. Ten pan, który miał być tydzień temu, wydawał mi się bardzo rzetelny. Sam powiedział, że koparka się zepsuła i przyjedzie ten weekend, czyli dzisiaj. I wiecie co? Napisaliśmy do niego wczoraj wiadomość, nie odpisał. W ogóle usunął się z tej aplikacji. Nie odbiera telefonu, nie odpowiada na SMS-y. No i nie ma faceta, nie? I nie ma faceta, więc no my mamy czas na wycięcie tych drzew tylko do marca, więc niestety trzeba szukać kogoś innego. Dwóch panów już się odezwało,
Jeden ma przygotować wycenę na poniedziałek, a drugi jest ze Stargardu, bo jeden jest ze Szczecina, a drugi jest ze Stargardu, mówi, że po południu do nas podjedzie, także super. Tylko muszę zadzwonić właśnie do MPG-ku, więc się rozłączam i dzwonię do MPG-ku i potem do was wrócę. No dobra, jakiś pan ma dzisiaj właśnie przyjechać i zobaczymy. Ściągam płatki, chociaż ja czuję, że one by mogły jeszcze posiedzieć, bo są super nasączone. Skóra jak wygląda po nich. Na pierwszy rzut oka, tak jak po płatkach Pixie, rozświetlona. Zobaczymy. Może znalazłam odpowiednie Pixie. Coś tak czuję. Tak, tylko czuję, że mamy tańszy odpowiednik Pixie, tylko jeszcze muszę to przeliczyć. 5, 10. 10 sztuk. Bo w Pixie mamy 30 sztuk, kupujemy no teraz w promocji na Seforze za 88 zł, ogólnie za stówkę. A tu za 10 sztuk zapłacimy 39 zł. No to jest różnica, nie? Ja, kochane, biorę tabletkę, bo mnie ta głowa od rana boli. O, widzę, że cały czas spływają mi właśnie niebieska tabletka. Wiadomości na tej aplikacji. Świetna jest ta aplikacja. Ja Wam już kiedyś ją polecałam, tą Flixie. Jeśli macie jakąś usługę do ogarnięcia, no to warto tam napisać, naprawdę. Zabierzemy się za resztę eliminacji, bo ja mam mało czasu, a jeszcze film chciałabym z makijażem nagrać. Więc tak, mamy to. Tonik już nakładałam, nie? No nakładałam. To teraz kremik pod oczy od Christiana Brentona. Przynieśliśmy właśnie wczoraj ten telewizor, więc stwierdziłam, że fajnie będzie znowu wrócić do kominka. I znalazłam taką listę z bezową muzyką. Nie wiem, jak Wam się to będzie podobało. Boli ta głowa, boli. Dobra, zapalę światełko. O, będzie lepiej. Nie będzie się tak odbijać. Okno. Dodatkowe światło. Dobra, kremik pod oczy, fitokosmetik. Kończę, wykończyć nie mogę. Bo to jest bardzo... A, miałam sprawdzić ten krem z Bielendy pod oczy. Bo to jest bardzo wydajny produkt. Dobra. Jeszcze troszkę nałożę tego kremiku z Bielendy. Tego cuda, co poleca Kacper. Konsystencja leciutka, bardzo leciutka. Ja wolę chyba jednak bardziej treściwsza. Dobra, teraz to wiecie, mam mieszane uczucia, bo nałożyłam dwa kremy. Szukam. W tych zakupach wczoraj kupiłam sobie nową kredkę do ust, znam, Perfect Nude. Piękna w ogóle kredka. I będę chciała ją dzisiaj wytestować. To pielęgnację mamy i pokażę Wam teraz zakupki, jakie wczoraj zrobiłam. Poczyniłam. Dziewczyny z butiku jednak mi zostawiły część zamówienia i tak. Mam te świetne bambusowe, cieplutkie leginsy i one były za 35 zł. One są super. Ja sobie już jedne je kupiłam, właśnie jak jechaliśmy na ferie i super się sprawdziły. To są takie ocieplane. Ja po prostu je sobie wzięłam z myślą o nawet przyszłym sezonie, jeśli chodzi o zimę.
bo potem mogę takich nie dostać za tą cenę, a są naprawdę świetne. I bluzę. Beżową bluzę z firmy Maggie. Ponoć polska firma, bawełenka. Piękna taka cappuccino. Zobaczymy, taka kangureczka. Ładny ma kapturek, fajnie, że ma tutaj dekolt. No, będę później mierzyć. To chyba tylko te dwie rzeczy. A tak, no i buty były, ale te buty Wam pokazywałam. W Pepco wczoraj, kochane, w Pepco jest nowa kolekcja ubrań i w Pepco udało mi się dorwać przepiękną koszulę z wiskozy. 100% wiskoza, więc to jest aż niemożliwe, że w Pepco są takie materiały, nie? To nawet w Zarze takich. I kupimy, trzeba ze świecą szukać. Koszula znowu beżowa, w stylu takim safari. Taki rękawek. I też ona nie jest pod szyję, tylko ma taki właśnie ładny tutaj dekolcik. Już Wam pokazuję. Piękne beżowe guziczki. Fajnie, że nie białe, tylko właśnie beżowe. I ma taki piękny dekolt. I ona kosztowała 40 zł, ale była jakaś promocja i ja przy tej samoobsługowej kasie ostatecznie zapłaciłam za nią 23 zł. Więc super. Bardzo się cieszę. I jest bardzo dużo nowych dresów. Jeżeli ostatnio się zakochałam w dresach, to kupiłam sobie taki dresik właśnie kobaltowy, o którym Wam wczoraj wspominałam chyba już. O, piękny kobaltowy i bluza. Bluza klasyczna, bez żadnych logowań, tak jak lubię. Minimalistyczna, bez żadnych kieszeni. Klasyczna, piękna. I była jeszcze zielona, taka jasny, zielony, butelkowy. Mam ochotę po niego wrócić, no bo on kosztował 25 zł bluza i 25 zł spodnie, więc śmiech na sali, nie? Po prostu. Dobra, rozłączam się, bo widzę, że znowu ktoś do mnie napisał z tej aplikacji. I wrócę, to zrobimy taki warkoczyk, który kiedyś Sylwia prosiła, żebym nagrała. A dzisiaj chcę właśnie się w niego uczesać, więc Sylwuś, dzisiaj zobaczysz, jak to robię. To jest bardzo proste. No dobra, to robimy tego mojego warkocza, którego... O, przepraszam, którym kiedyś była Sylwia zainteresowana. Ja już sobie włoski przeczesałam. One też od wczoraj są w warkoczu, więc są takie pofalowane. Ja sobie tak tu czeszę na bok, wszystko ładnie. I robię przedziały właśnie też na bok. Dzisiaj już musiałam użyć trochę suchego szamponu. Ale jutro będę myć główkę. I tak, wydzielam takie sobie pasmo. Dzielę go na dwie sekcje. I tak naprawdę tylko przeplatam przez siebie. Dobierając kosmyki. I tak wygląda właśnie ten mój warkocz. To taki warkocz, nie warkocz, tylko wiecie, przeplataniec. Tak to wygląda. Aż tu się poplątało coś. I raz przeplatam na raz, a raz przeplatam na dwa. W zależności jak tutaj chcę, aby to wyglądało. I dobieram. I to już wszystko. No i tak to wygląda. Cała filozofia. I tu sobie poluźniam. No i tyle. Tu sobie jeszcze tylko zepnę spinką jakąś z tyłu.
I tak wygląda mój przeplataniec. Tak to wygląda. Dobra. Jeszcze zobaczmy może tą kredkę nie uda. A, zeszłam na dół do męża na chwilkę. Poczekajcie, muszę rozłączyć kartę. Powiedzieć mu właśnie o tym fajnie, że przyjedzie. I mąż znalazł. Znalazł sufit do siłowni. I szuka teraz okna, bo będzie na okno jednak też wymieniać. Także działa, działa. Synek był w łazience. Dobra. Także cudnie, cudnie, cudnie. Żeby tylko głowa przestała boleć, to będzie super. No a my dzisiaj totalnie randomowo. Pewnie wpadnie jeszcze jakaś Biedronka. Może właśnie tej Castoramy. I ja będę chciała jeszcze później właśnie dalej iść do garderoby. Tam do tych swoich ubrań. Taki jeden worek starych jakichś takich rzeczy jest do wyniesienia. Drugi karton ubrań poszedł do przyjaciółki, więc mam nadzieję, że trochę miejsca się zrobi. Dobra, udało mi się w końcu to odbezpieczyć. A to ciekawe, ona jest wysuwana, a wygląda jakby była taka klasyczna. Kolor. Ciepły. Dobra, zobaczymy później. Ja póki co przeskakuję do filmiku z makijażem. Zmierzyłam bluzę i bluza jest po prostu świetna. Ma fajny rękaw 3/4. Bardzo mi się to podoba. Kangureczka. Dopasowana, nie jest właśnie jakaś bardzo oversize i ten dekolt jest po prostu... Nie bym powiedziała, że ta bluza jest taka seksowna, a nie sportowa. Dobra, zabieram się za ten makijaż, bo jest już 12. I ostatnio w makijażu nakładałam Daso Beauty, więc dzisiaj nałożę Natural od Haneczki. Dobra, i ostatnie starcie z kosmetykami Mileny. No i się teraz zastanawiam, czy iść w ten róż. Chyba pójdę ostatni raz. O, tak też fajnie, nie? Chyba pójdę ostatni raz ten róż. A co tam, w domu jestem, można zaszaleć. Więc przełączam się. No i dobra, i tak wygląda makijaż. Nagrałam filmik. Ostatnie starcie. Mamy godzinę 13. Idę trochę do tej garderoby. Wytestowałam tą nową konturówkę. Ona nie jest tak ciepła, jak tutaj mam na ustach. Ja ją po prostu trochę ociepliłam tym. Chciałam dodać trochę różu i mi się nie udało i się zrobiło bardziej ciepło. A jak wyglądała to? O, chyba lepiej. Zdecydowanie lepiej. Dobra, tak to zostawiam. Pociągnę sobie jeszcze dolne rzęski, żeby bardziej zaznaczać swoim brązowym tuszem. Wcześniej nałożyłam ten Mileny czarny. A teraz kto go na czarne nie widać. No, jedyne co bym podkręciła blask. Blask rozświetlacza i Fenty mi nie pasuje, bo jest za różowy, za drobinkowy, więc... A Benefit, jak widzicie, jest delikatny, elegancki, więc dołożę swojego Makeup Revolution z Natalią Siwiec. O, i od razu lepiej. Mogłam go Milenie dać. No, teraz to ja mam rozświetlać na twarzy. Teraz to nawet przesadziłam. Okej, okay. Ale zostawiam tak, jak jest. To wkładam do zakupu, bo będę nagrywać filmik o zakupach kosmetycznych ostatnich długich tygodni.
posprzątam tu troszkę. Pakuję milenie kosmetyki. Oj! Będziemy się zbierać. Głowa trochę mniej boli, ale wiecie co, nie przemyślałam jednego. Ja po tych tabletkach nie mogę prowadzić auta. I nie pomyślałam, wzięłam tą tabletkę, wiadomo, z wiadomych przyczyn, po prostu, żeby mi szybko głowa przestała boleć. No Mileny mam niedaleko, ja mam nadzieję, że się nic nie wydarzy. Próbowałam namówić męża, ale mówi, że ma jakieś tam swoje rzeczy do zrobienia i mówi, że no nie ma czasu. Także pakuję tu milenie kosmetyki i dołożę jej do tego. Wrzucam jej jeszcze wrzosową kredeczkę, o którą prosiła, i wrzucam jej prezencik. Mam nadzieję, że będzie z niego zadowolona. Niebieska maskara od Varieté. I chyba to tyle. A, i jeszcze muszę jej zabrać poszewki, misiaki, futrzaki. U mnie się trochę dzieje tu na podłodze, bo robię porządki, ale chciałam Wam właśnie jeszcze raz pokazać tą bluzę. Przepiękna jest, naprawdę jest przepiękna. Materiał super, kapturek duży, ale nie jakoś tak mocno odstaje, bo ja nie lubię takich dużych kapturów. Najbardziej cieszę się właśnie z tego eleganckiego dekoltu i właśnie z tego rękawka 3/4, a dalej zmierzę Wam jeszcze spodnie te z Pepko, co ostatnio kupiłam do niej, i do tej koszuli wiskozowej, którą kupiłam wczoraj, a potem jeszcze zmierzę ten chabrowy dresik. Tak bluza wygląda do tych jeansów. Taka byłam z nich zadowolona, ale teraz jakoś jestem tak sceptycznie nastawiona, wiecie? Jakoś tak wydaje mi się, że mnie jeszcze bardziej pogrubiają. Kto wie, czy ich nie oddam, bo mają jeszcze metkę. Założę teraz do nich tą koszulę, zobaczymy. Cieszę się, słuchajcie, bo przed chwilą oddzwonił pan, z którym rano rozmawiałam. Mówi, że za niewiele większe pieniądze nam by zrobił te drzewa do piątku. Także no, muszę porozmawiać z mężem, bo mamy jeszcze jednego pana na dzisiaj ustawionego, więc zobaczymy. Co do makijażu. W kamerze wygląda dobrze, ale mąż mówi, że na żywo wygląda, jakby miała tonę szpachli. I ja się tak czuję. Ja już właśnie w drugim filmiku mówiłam, że ten puder robi właśnie taką fakturę, strukturę brzydką. Mi, o ile w kamerze wygląda pięknie, tak na żywo. No dobra, koszula. 100% wiskoza. I tak, możecie sobie podwinąć tak rękawek ładnie, wiadomo, ładniej, i go zapiąć. Albo mieć właśnie taki klasyczny, cieniutka, przepuszczająca powietrze koszula. I ją jakbyśmy tutaj dały w te portki, to jakby to wyglądało. Z tym wysokim stanem, w ogóle wysoki stan to będzie trend 2024 roku. Ja się bardzo z tego cieszę, bo ja bardzo lubię wysokie stany. No chyba nie do końca się czuję w tych spodniach, wiecie? Za to koszula CC20 chyba 8, tak? Czy 23, nie pamiętam. Świetna sprawa. Wiskozowa, 100% wiskoza, oddychająca, piękna, minimalistyczna. Perełka, po prostu perełka. No i dres. W dresie się zakochałam po prostu w tym kolorze, w tym minimalistycznym stylu, tym, że nie ma żadnych kieszeni, kapturów, logowań i tak dalej. W tej zwężonej nogawce, bo mojej sylwetce właśnie rurka bardziej służy. No, bardzo mi się podoba. Bardzo, i mam ochotę też na ten zielony właśnie do tych moich rudasków. I dobrze się czuję. A, to jest najważniejsze. No, te jeansy chyba polecam z powrotem do sklepu, bo no, nie czuję się w nich komfortowo. No, widzicie? Zobaczcie, jak ten niebieski
O, tam w lustrze widać. Nie. Dobra, to ja biorę smyka, już kończę lekcję i jedziemy do Mileny na chwileczkę. No i jeśli chodzi o strój, to jadę jednak w tej bluzie, bo bardzo mi się podoba. I założyłam do tego skórkowe leginy. I tak to wygląda. Jeszcze tylko troszkę bym chciała rozświetlacza na dekolt, więc po prostu tak oprę o tacę. I dobra, i tak to wygląda. Fajnie, fajnie. I jeszcze jakiś zapach. Proszę, Pret-a-Porter. Moje dziecko kicha, nie? W czwartek poszedł na basen, w piątek poszedł na basen. Zaczęło się. Zawsze po basenie tak ma, po dłuższej przerwie. Dobra, starczy, bo wy jesteście na maksa intensywne. Przesadziłam. Ohohoho. Dobra, zwijamy się. Tak, gotowy? To jedziemy. Jest 17, my ruszamy z mężem na randkę, na zakupy. Synek zostaje w domu, gospodarzem. Jeśli chodzi o drzewa, mam trzech fajnych panów. Czwarty przyjedzie jutro, więc coś na pewno wybierzemy. Może się uda w końcu to ogarnąć. No, a póki co się żegnam. Jedziemy do Biedronki, Castoramy, bo musimy kupić właśnie kilka rzeczy jeszcze do siłowni. I tak. Cisz troszeczkę. Byliśmy w Lidlu i w Biedronce, więc zrobimy duży haul, a jeszcze byliśmy w Brico i Castoramie. W Castoramie co prawda udało nam się kupić tylko grunt. Tak. W Brico dla zwierza. Kupiliśmy pierwszy raz trusiuni taką karmę. Jakieś takie marchewkowe kolby. I pierwszy raz wzięliśmy jej takie wapienko do ścierania ząbków. Zobaczymy. Zobaczymy, nie było to drogie. Dobra, jakoś tak nie po kolei będzie, ale lecę jak jest. Cytrynki były po 2,40 w Lidlu, pół kilo, więc wzięłam dwie siatki. Papryczki dwie bio, bo akurat były w promocji. Pomidorki koktajlowe w Biedronce, bo też była promocja, my ostatnio dużo bardzo jemy. I mąż, i ja, i synek wszyscy zajadali. Płatki dla synka. Chlebek żytni bez drożdży, nasz ostatni ulubieniec, jeszcze cieplutki. Boczek, bo boczek musi być. Dwie rzodkiewki, dwa pęczki rzodkiewek. Marcheweczki do chrupania. I nie tylko. Młode listki. Będę zaraz robić na kolację sałatkę z buraka i fetą, bo nam się z mężem już chce. A mamy ochotę usiąść, napić się lampkę wina i właśnie taka kolacja leciutka.
a zarazem wyrazista, będzie super. Szczypior. Szczypior musi być. Dwa soki pomidorowe, bo mąż ostatnio pije. Winko. Carlo Rossi dla mnie. Przyprawa do zup. To akurat używa mój mąż i czasami synek do rosołu, ja tego nie lubię. Truskaweczki. Nie było moich ulubionych wortów na śmieci, tańszych. Były tylko takie wiązane 18 sztuk za 4 zł. Trochę drogo, ale innych nie było, a się skończyły, więc są jakie są. Żujki. Dwie pasty do zębów. Tam się ostatnio ta czarna z węglem bardzo sprawdza, ale była tylko jedna, więc wzięłam jeszcze taką. I mam jeszcze dużo kosmetyków, ale to wszystko zobaczycie w holu zakupowym kosmetycznym. Druga torba. Tulipanki, bo planuję jutro kogoś odwiedzić, i kwiatki na tej właśnie bliskiej osóbki. Jeden jogurt naturalny. Kurczę, nie wzięłam serka wiejskiego w Lidlu. Ajajaj. Wracam do pracy w poniedziałek, a w pracy uwielbiam właśnie pomidora z serkiem wiejskim. Nie wiem. Trudno. Seler naciowy to dla męża, bo on ostatnio ma dietę warzywną i chrupie, ja nie lubię. Kukurydzę sobie też wziął. Mamy tak. Dla mnie najlepsze rajstopy to są te z Biedronki, więc dwie pary. Musiki takie różne. Babonka. Bel Rizzo, ale będą jeszcze tak. Pistacjowe właśnie dla smyka. Waniliowe dla mnie, ja lubię czasami. I mango dla smyka. Dwa bananki. Dwa, bo jeszcze jeden banku jest. Serek a la feta właśnie do tej sałatki. Folia aluminiowa, bo mi się skończyła. Folia aluminiowa swoją drogą jest ostatnio bardzo droga. Ryż jaśminowy, to mi się jakikolwiek ryż skończył. Ostatnio kupiliśmy ogórki te kiszone z Biedronki. I są bardzo smaczne, nie mają żadnych konserwantów. A właśnie jeszcze jeden soczek. To jest najlepszy sos majonezowo-musztardowy do surówki Kolesław. Naprawdę Wam polecam. I nie tylko. Na mojego bąka tabanowski. Jogurciki do szkoły. Dla męża. Cztery jabłuszka. Ja z reguły do tej sałatki kupuję takie już gotowe, krojone buraczki w talarkach, ale nie było, więc mamy takie. Do pokrojenia jeszcze jeden musik. I w Lidlu miałam ochotę na kapustę kiszoną. Jutro będzie na obiad, będą frytki z dyni, pieczone kurczę i właśnie surówka z kiszonej kapusty. Dawno nie była. Kosteczki. Ostatnio mąż kupuje sobie taką kawkę w Lidlu, mówi, że jest całkiem dobra. Wzięła z Lidlu na coś do picia. My lubimy czasem w podróż właśnie te szoty takie magnezowe. Ja miałam ochotę teraz. Nie mają dużo kalorii, ja dzisiaj fajnie stoję z kaloriami, więc mogę sobie wypić. Dżem, bo uwielbiamy z synkiem do owsianek. I wzięłam do niego też do szkoły takie przekąski i... A, jeszcze były dwa ręczniki papierowe. I to wszystko. Zbieram to wszystko i robię sałatkę. Jest godzina 19:30, więc już dzisiaj tylko chill. Mąż jeszcze tam coś poszedł do kotłowni działać. Ja przez ten czas rozłożę zakupki i lecę z tym wieczorem z sałatką i z odpoczywaniem. No i dzień mi zleciał i ja dzisiaj nic nie zrobiłam w tej garderobie, nic, ani tych pelargoni nie przyniosłam, a miałam przynieść.
Dobra, przebieram się i lecę robić kolację. Nie dzisiaj zrobione, to zrobię się jutro. Jak nie jutro, to zrobię w poniedziałek. Kiedyś zrobię. To porządek. Ale dzisiaj już nie. Dzisiaj już pas. Wieczór z mężem, z synkiem. Odkładam telefon dzisiaj. Chcę zobaczyć... Czy ja wiem, że jestem od niego uzależniona. Jeszcze teraz, jak dla Was kręcę, to już w ogóle montowanie te sprawy. Ale chcę dzisiaj zostawić, właśnie przebieram się, jest 7:30, zostawiam telefon na górze i nie zaglądam do niego dzisiaj, postaram się. Wiecie, to będzie ciężkie, nie? Ale postaram się, więc idę się tu podłączę pod ładowarkę w sypialence mojej kochanej i tyle. Odzyskałam dzisiaj swoje kosmetyki. Milenie oddałam swoje. I odzyskałam dzisiaj taką książkę. Ja co prawda przeczytałam tu tylko kilka stron, więc jak tylko skończę czułą przewodniczkę, to wezmę się też za to. Jestem ciekawa, co ona mi przyniesie. A teraz się z Wami żegnam. I widzimy się jutro w niedzielę. Tak, aby zrobić właśnie takiego weekendowego vloga. Wrzucam Wam właśnie filmik chyba w czwartku na jutro rano, żebyście miały w niedzielę właśnie do kawki, do śniadanka, jak tam wolicie. Dobra, bo jestem gadulec, bo po prostu mam dobry humor, bo głowa nie boli od tej 15, więc chcę się żyć, chcę się żyć. Nie mogę się doczekać, kiedy wrócę do pracy. Mam nadzieję, że jak już wejdę w te trybiki, chciałabym we wtorek iść na te zajęcia, gdzie mnie ominęły dwa z rzędu. Zobaczymy. Mam plany chodzić w tym tygodniu na pieszo do pracy. A, kalorie miałam policzyć. To dlaczego mi telefon będzie potrzebny, nie? To spiszę na kartkę. O, spiszę na kartkę, a w wolnej chwili sobie wpiszę. Taki jest plan. Dobra. Rozłączam się. Dzień dobry, w niedzielę. Ja tu nastawiłam McMuffiny na śniadanko i przyszłam zrobić dla męża kawkę, zanieść mu na górę i patrzcie, co mi wyszło. Serduszko. I M jak miłość. No. Także witam się z Wami kawką. I śmigam zanieść mężowi kawkę do sypialni. Dzisiaj będzie aktywna, randomowa niedziela. Ciasto rośnie na bułeczki. Tu mam mięsko. To muszę zanieść do pralni. Tu mam mięsko na obiad, więc zaraz zaprawię. Wodę na jajka już wstawiłam. W ogóle przywitam się z Wami z tej perspektywy. Dzień dobry. Ja jeszcze bez pielęgnacji na twarzy, nie umyłam jeszcze buzi po nocy, bo mam co robić. Ubrałam się, tylko zrobiłam pielęgnację ciała i to też bez szczotkowania, bo już po prostu nie mam czasu. Zaraz przyjedzie pan w sprawie drzew. Mieliśmy jechać do schroniska, mieliśmy jechać obejrzeć jednego pieska jeszcze poza schroniskiem i chyba nic z tego, bo mój mąż się źle czuje. Filip wieczorem miał stan podgorączkowy, więc ma gilę po pas. To akurat nie problem, wiadomo, to nie choroba, ale gorzej mnie martwi mąż. Z Filipem sobie poradzę. Wczoraj już mu zrobiłam aromatyczną kąpiel właśnie z tymi moimi solami i olejkami. Zrobiłam mu taką aromaterapię w pokoju na noc, więc dwie noce, myślę, takie dwa wieczory w gorącej kąpieli z olejkami, z tą solą z Rossmana i będzie ok. Ale bardziej martwi mnie mąż. Więc no, ja działam. I odezwę się później, mam nadzieję. Pa! Nagrałam Wam przed chwilą króciutkiego live'a z wyprzedażą szafy, więc może się na coś skusicie. A jak nie, to wystawię na Vinted, tak jak dziewczyny tam radzą.
Będę musiała znaleźć czas, aby to zrobić. Myślałam po prostu, że tutaj dla Was będzie łatwiej, że któryś z Was by chciała sobie właśnie skorzystać. Słuchajcie, jest godzina 12.40, zaraz 13. My generalnie jesteśmy w Pieleszach. Późno zjedliśmy śniadanie o 11, ale moje kochane, będziemy mieć pieska. Będziemy mieć pieska, mąż się zgodził. Długo musiałam go tam przepracowywać, że faktycznie to będzie bardzo dobre dla naszego synka, że wydaje mi się, że po prostu się usamodzielni, jak będzie miał takiego przyjaciela, którego będzie musiał wychować, wytresować i o niego dbać. Przede wszystkim ja się cieszę, ja tak pragnę mieć psa. My kiedyś mieliśmy psa, więc teraz poszukujemy pieska. No chcielibyśmy takiego przyjaciela, takiego ogoniastego przyjaciela, który będzie wnosił dużo radości. No po prostu aż na samą myśl chce mi się płakać ze szczęścia, że udało się w końcu tego męża przekonać, że także szukamy pieska. Oczywiście prześledziliśmy OLX, Facebooka, wszystkie schroniska. Jest bardzo dużo szczeniaczków, bardzo dużo, ale wszystkie są duże. Taki znaleźliśmy najmniejsze około 12 kg, ale dla nas to też będą duże. Tak do połowy łydki to dla nas są już za duże pieski. My chcemy takiego maluszka, którego spakujemy w torbę i pojedzie z nami na wycieczkę. Rozumiecie? Dzisiaj właśnie jak tak szukałam i rozmawiałam z ludźmi, to niedaleko nas jest pani, która mówi, że jej teściowa ma malutką suczkę niską, właśnie rudą, krótkowłosą. Też kiedyś mieliśmy rudą sunię i na pewno chcemy sunię. To ja chcę sunię. Przede wszystkim ja chcę sunię. Mąż się dostosuje, ale synek mówi, że chce to, co mama, więc będzie suczka. I ja bym chciała właśnie rudą suczkę. Rudą suczkę, żeby była... I nazwiemy ją tak jak tamtego pieska. I zależy nam właśnie na szczeniaku, nie? Na szczeniaczku. Żeby była malutka, bo my też mamy zwierzaki w domu. Mamy królika, mamy żółwia. Te zwierzaki spacerują sobie po domu, tak? Więc no, chcemy wychować tego zwierzaczka w przyjaźni z tymi naszymi zwierzakami. A duży piesek nie wiadomo jak zareaguje, nie? Także tak się cieszę. Tak się cieszę! Że co tam pielęgnacja? Piesek był ważniejszy, po prostu przez półtorej godziny szukaliśmy pieska. No a teraz już się bierzemy do roboty, bo mam dużo pracy dzisiaj. Miałam dokończyć sprzątać garderobę. Przyjeżdżają do nas dzisiaj znajomi z Wrocławia, do których mam nadzieję, że też niedługo pojedziemy. Pierwszy raz będą u nas, no i wypadałoby oprowadzić ich po domu, nie? A w garderobie jest syf, kiła i malaria. Ale nie mam czasu tego dzisiaj sprzątać, bo muszę zrobić obiad. Zrobiłam rano McMuffiny, żeby właśnie mieć ich czym poczęstować. Muszę wymyślić jeszcze jakiś deser i chciałabym jechać do swojej koleżanki. I nie chcę mi absolutnie nachodzić, nie będę wchodzić do jej domu, bo po sobie po prostu tego nie życzę. Po prostu źle czuję się i mówi, że no, nie da rady się spotkać ze mną. Więc chcę jej sprawić radość. Kupiłam jej kwiaty, kupiłam jej zapas chusteczek higienicznych. Chcę właśnie zrobić McMuffiny i sałatkę z buraka i po prostu zawieźć jej pod dom, żeby jej było miło, żeby wiedziała, że jestem, że pamiętam i że no jestem przede wszystkim z nią, więc no mam co robić dzisiaj, mam co robić. Jeszcze czeka mnie dzisiaj mycie głowy. Ach, dobra, biorę się do roboty. Ale tak się cieszę na tego psa. Boże, nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać tych porannych spacerów. To będzie też dla mnie motywator oczywiście, nie? Do spacerowania, do chodzenia, do utraty wagi. To na pewno, to nie ma co tu gadać. Po prostu trzeba z pieskiem chodzić. My też niedaleko mamy pola, więc no, ten piesek będzie miał tu u nas dobrze. Mamy dużą działkę ogrodzoną, więc tu w pobliżu nie ma żadnych psów. Nie, chyba jest jeden owczarek po sąsiedzku. Tak, jest dużo owczarek po sąsiedzku, więc no, zobaczymy jak się zaprzyjaźnią. Mieliśmy jechać do tego schroniska, ale mąż rano tak się źle czuł. Potem już było mu trochę lepiej, ale stwierdziliśmy, że skoro dajemy szansę sobie na pieska, no to tą karmę, co zamówiliśmy, zostawimy naszemu pieskowi.
A do schroniska jeszcze zdążymy pojechać. Też prawdą jest, że strasznie pada od paru dni, więc tam będzie bardzo grząsko w schronisku, nie? Na pewno odwiedzimy psiaczki, tylko musimy poczekać, aż się trochę wypogodzi i będzie stabilniejsze podłoże, żeby móc pojechać też wyprowadzić te pieski, bo chcielibyśmy no, też coś dać od siebie. No wiadomo, pieski siedzą w tych kojcach, więc chcielibyśmy je wyprowadzić na spacer. Myślę, że taka pomoc nawet, nie wiem, na 2-3 godziny od takich ludzi postronnych naprawdę dla pieska będzie wiele znaczyła, nie? Więc tak. Dobra. Ale się cieszę. Ale mam banana. Głowa mnie boli, ale co tam? Wzięłam już dwie tabletki. Nie wzięłam tej migronowej. Wzięłam dwa ibupromy na raz. I staram się pić dużo wody, więc zobaczymy. Może, no ćmi mnie. Nie boli tak mocno jak rano już, ale tak ćmi. Więc może przestanie. Jeszcze jedna z nowin, to udało mi się w końcu znaleźć pana do drzewa i jeszcze taniej niż miał być poprzedni pan. I przyjedzie do nas w poniedziałek 19 lutego i będzie wycinał drzewa. Mam nadzieję, że nie podepczy moich tulipanów. Te tulipany, które wsadziłam w listopadzie, są już takie, wschodzą. Więc już mu powiedziałam, że będzie musiał uważać na tulipany. Moje pierwsze w życiu tulipany w moim ogrodzie. Więc to też jest powód do radości. Super. Super dzień, super niedziela. Póki co chłopcy zagruntowali wszystko, więc pachnie to u nich gruntem. Okno do wymiany dzisiaj właśnie będzie Marek zamawiał. Na sufit musimy zamówić styropian, piankę, no i tyle, i cała reszta jest. Okej, zaraz 17, więc zaraz będą goście. Mieli być o 18, ale będą szybciej. Ja się ze wszystkim wyrobiłam. Zrobiłam na szybko ten makaron ze szpinakiem i wstawiłam kurczaka. Już nie robię frytek z dyni. Zrobiłam też surówkę z kiszonej kapusty i McMuffiny, tylko nie z rzodkiewką, bo zostały zjedzone. A z sałatą z boczkiem, z serkiem kanapkowym i pomidorkami, więc mam nadzieję, że będzie ok. I przeszłam się na górę. Pomalę tak swoimi kosmetykami, które do mnie wróciły i użyję sobie tego Ideal Blur, bo niezwykle wygładza, to jest stricte wygładzający właśnie podkład. A, już mam lustereczko, zapomniałam. Dobra, to super, że mam Ciebie w końcu. To ja się tu maluję, skakuję na live, bo mam ochotę i widzimy się później, żeby się z Wami po prostu pożegnać. Zlepię te 3 dni w jednego vloga i zobaczymy, co wyjdzie. Zrobiłam taki szybciutki makijaż, naprawdę tylko cerę, delikatnie usta. Tą pomadkę od Mileny odzyskałam tą swoją od Glam Shopu, ale coś się połamała.
i muszę z nią teraz ostrożnie. No szkoda, bo ona jest piękna. Mam nadzieję, że jakoś uda się z niej korzystać. I tylko brewki delikatnie na oczy nałożyłam, troszeczkę rozświetlacza. Rozświetlacza też odrobinkę. No widzicie, delikatny, bardzo miękki makijaż. Włoski tylko podpiłam, tu sobie rozplątałam ten warkoczyk. Później będę je myć, też olejować, ale to później. A teraz jeszcze muszę tu rozczesać. I schodzę na dół, bo za 15 minut będą goście. I przyjdę do Was chyba tylko wieczorkiem się pożegnać. A jak mi się nie uda z Wami już zobaczyć, tylko jakieś przybitki będą, to z tego miejsca się z Wami pożegnam. Dziękuję, że byłyście ze mną, byliście ze mną. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Bye. Mamy 20, bąbelek się kąpie, mąż poszedł wstawić pranie, a jeszcze przyszłam na pół godziny właśnie do garderoby tutaj trochę poogarniać. I też zaraz idę się kąpać. Chciałabym dzisiaj poczytać książkę, ale zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Głowy już nie umyję, trudno, jutro rano wleci suchy szampon, jutro umyję. I ja dzisiaj trochę podjadłam, muszę usiąść policzyć kalorie, ale na bank przekroczyłam, ale sobie policzę, żeby nie było. A żeby wiedzieć, na czym stoję. Wczoraj mi kaloriowo wyszło super, 1800 kalorii z lampką wino, więc idealnie. No, ale zamierzam liczyć, więc policzę dzisiaj i zobaczymy, ile przekroczyłam. Trudno, jutro się po prostu znowu wezmę w garść. I tak bywa. Wpadłaś, powstań, popraw koronę i do przodu. No i 21. Trochę tam zrobiłam w tej garderobie, ale jeszcze czeka mnie akcja przejrzenia. Muszę jeszcze przejść, tak, spodnie przejrzałam. Zadam końcówkę wyrazu, wiem. Spodnie zostały przejrzane, bielizna przejrzana, sweterki przejrzane. Muszę przejrzeć koszulki na krótki rękaw, bluzki na długi rękaw i sukienki. I to sobie zostawiam na jutro. Jak nie jutro, to na pojutrze. Jutro po pracy też mam spotkanie na mieście. Po 15, więc w domu będę w pół do 5. Obiad na szczęście mamy z dzisiaj. Pieczone kurczaki, surówka z kiszonej kapusty, bo ostatecznie zjedliśmy ten makaron. We wtorek są urodziny Filipka, kolegi z klasy, a we wtorek chciałabym pójść w końcu na te zajęcia. Może mi się uda. Może mi się uda. Dobra. Myślałam, że mój chłopak idzie. W sensie starszy chłopak, mąż. Cały czas szukamy pieska, więc mam nadzieję, że już niedługo. Mam nadzieję, że już niedługo. Po prostu nie mogę się go doczekać. Chcemy na pewno suczkę. Jednak suczkę. Więc no, czekam na tą dziewczynę. Czekam bardzo. Dobra, tutaj się żegnam. Dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się ciepło.